w poznaniu.pl. Poznań w minutę. Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie, Zoltán P., obywatel Węgier, został zatrzymany przez poznańskich łowców głów. Wpadł w ręce stróżów prawa w Kępnie, gdzie ukrywał się w wynajętym mieszkaniu. Węgierska policja szukała go od 8 lat. Wiadomo już, gdzie odbędzie się feta mistrzowska kolejorza. Zostanie ona zorganizowana na placu Świętego Marka, który jest wewnętrznym terenem międzynarodowych targów poznańskich. To tam już w najbliższą sobotę piłkarze przyjadą odkrytym autobusem wprost z podstawy stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Ponad 50 europalec z pomocą humanitarną wyjechało w ostatnich dniach do Charkowa z Poznania. Dary udało się przygotować dzięki zbiórkom organizowanym przez miasto Poznań i samorząd województwa wielkopolskiego. Dzięki wspólnej inicjatywie miasta i mieszkańców w Poznaniu nowy blask zyskało aż 50 podwórek. Na kolejne pomysły do dwóch projektów Przyjazne Podwórko i Odmień swoje podwórko już można składać wnioski. Na remont można dostać nawet 100 000 złotych.